Dziś odbyło się spotkanie, dziś składamy wniosek do Urzędu Wojewódzkiego w ramach tzw. setynówek. Sprawa dotyczy naszej drogi powiatowej w ciągu od Głębinowa przez Goświnowice aż do Grądu w gminie Otmuchów. Blisko 7-kilometrowy odcinek, kwota dofinansowania ponad 7 milionów złotych łącznie. No i liczymy, że ten wniosek będzie rozpatrzony jeszcze w tym roku, tak żeby na wczesną wiosnę rozpisać przetargi, aby prace remontowe, modernizacyjne tej drogi mogły się rozpocząć na wiosnę skończyć jeszcze w listopadzie 2018 roku. Chcemy zmodernizować odcinek drogi biegnący od Głębinowa tam wzdłuż tego odcinka do drogi krajowej będzie ścieżka pieszo-rowerowa, która będzie poza pasem drogi, będą nowe nasadzenia, poszerzona jezdnia do 6 metrów, skrajne pasy, tak aby faktycznie przemierzający w kierunku Głębinowa, szczególnie turyści, mogli być bezpiecznie, obojętnie czy będą przemierzali samochodem, rowerem czy też pieszo. Później przechodzimy na drugą stronę drogi krajowej i tam będzie od przejazdu kolejowego zlokalizowanego w okolicach firmy Bioagra przez całą miejscowość Goświnowice nowa nawierzchnia, nowy chodnik od stacji kolejowej, biegnący w kierunku centrum wsi, będzie zlokalizowane rondo na takim dość nieciekawym na dzisiejszy skrzyżowaniu, czyli rondo biegnące właśnie od ulicy Kolejowej w Goświnowicach, biegnące od strony Jędrzychowa. I posiadające jeszcze dwa inne wyjazdy w mniej znaczące drogi. Tam to rondo być musi. Będziemy modernizować w pierwszym etapie około 6 km drogi wybiegające aż poza grądy, miejscowość grądy. W samych grondach będą zlokalizowane dwa ronda. Będzie uporządkowany system Kanalizacji deszczowej będzie również usprawniony ciąg chodników, który jest dzisiaj bardzo nieregularny. No i przede wszystkim wszelkie wjazdy na pola, posesje. Na tym odcinku będzie również zlokalizowana pewna altana, w której szczególnie rowerzyści będą mogli się zatrzymać, napompować swój rower, czy też odpocząć i pojechać dalej.